Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry Państwu. Naszymi gośćmi są dzisiaj Hanna Gill-Piątek, posłanka niezależna, wcześniej w Polsce 2050, jeszcze wcześniej w Lewicy, a teraz pani poseł w drodze dokąd? W tej chwili posłanka niezrzeszona. Dzień dobry Państwu. Ale nie po drodze do jakiejś innej formacji. Nie. 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 Kolejni goście. Minister Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Panie redaktor, szanowni państwo, szanowni słuchacze, widzowie również. Poseł Marek Sawicki, PSL, Koalicja Polska. Dzień dobry. Witam serdecznie na progu wiosny. Minister w kancelarii premiera i poseł Michał Wójcik. Solidarna Polska. Solidarna Polska. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry. Nie dał mi pan skończyć. Solidarna Polska. Poseł Robert Biedroń, poseł do Parlamentu Europejskiego, współprzewodniczący Nowej Lewicy. Frakcja Wiosna. To ma znaczenie dzisiejszego dnia. Wiosna, 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 wiosna. A to ty. Wiceminister Obrony Narodowej i senator Wojciech Skurkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam serdecznie panią, wszystkich telewizów i słuchaczy. Nie planowałam tej rozmowy, ale tutaj panowie mi podsunęli pomysł, że jednak nie da się nie powiedzieć niczego o meczu i najbardziej chciałby coś powiedzieć pan minister Szrot. Nie wiem, czy chciałbym coś powiedzieć, nie wiem, czy ktokolwiek chciałby coś szerzej komentować. Ja tylko przypominam, że piłka nożna przypomina trochę politykę. Faworyt może przegrać. Jeśli się poniesie porażkę, trzeba po prostu mocno i twardo stać prosto i iść do przodu. I tego bym nawet naszej... jak się kilka porażek, a nawet kilkanaście z rzędu poniesie, i tego się bym się podnieść, też po naszej drużynie spodziewał. I tyle mogę powiedzieć. Ktoś chce coś dodać? Czy ciszej na to? Ja tylko dodam tyle, że cieszę się bardzo, że naszym przeciwnikiem nie była Francja w tym pierwszym meczu, bo to, co Francja zrobiła wczoraj z Holandią, to przecież zrobali ich 4-0 i w ostatnim doliczonym czasie, już po 90 minucie, Holendrzy nie strzelili karnego, więc to jest naprawdę pogrom. No ale tak samo było, bo tam strzeli te pierwsze 3 bramki w pierwszej połowie, więc to tak jak my w ciągu 2 minut straciliśmy pierwsze. Ale musimy, panie redaktor, patrzeć no na jednak, jednak się panowie rozkręcili. Dziękuję, panie redaktorze. Chciałbym coś powiedzieć. Proszę bardzo, proszę. Nie tylko panowie. Nie będę za dużo przywiązywał wagi do pierwszych 2 minut, no bo było jak było, ale patrzmy na koniec. Naprawdę, zobaczycie, ta reprezentacja będzie dobra. No, wierzmy w to. Lepiej, żeby miała szansę na jakiś koniec. Lepiej, żeby Polska żadnych meczów już nie przegrywała. I jak w futbolu, i w polityce. Jeszcze kobieta też chce powiedzieć. I ma na pewno dużo do powiedzenia. Jak na to? Mało. Ja się tak piłką nożną bardzo nie interesuję, ale inne dyscypliny śledzę. Jak na to rosnące napięcie. To był pierwszy mecz. Późno poznaliśmy ostateczny skład, który wybiega na boisko. No to rzeczywiście zawód był tym większy, im większe to oczekiwanie było. Najbardziej rzeczowy komentarz. No właśnie. No. Brawo. Stereotypy widzicie. Proszę państwa, kolejny odcinek serialu. Jedna lista opozycji, 2 listy opozycji, 3 listy opozycji, a może 4 listy opozycji. Nie wiem, może jeszcze, no na pewno Konfederacja pójdzie osobno, czyli będzie 5 lista opozycji. Może jeszcze ktoś tam się zarejestruje. No i są tutaj różne sondaże, pokazują różnie skuteczność tego lub innego rozwiązania. W które rozwiązania, w które konfiguracje państwo wierzą i ku którym się skłaniają Hanna Gill-Piątek? Ja zawsze nie ukrywałam tego, że żebyśmy realizowali pozytywny program, bo to zawsze powinno paść w pierwszym zdaniu. Tak, opozycja ma pozytywny program, różne ugrupowania przedstawiają różne pomysły. Jedne lepsze, drugie jeszcze lepsze, ale pomysły raczej dobre na to, żeby w Polsce nastąpiła gruntowna zmiana i żeby też nie trzeba było wybierać, tak, czy mamy niezależne sądownictwo, czy mamy programy socjalne. To wszystko można mieć razem. Żeby ta zmiana nastąpiła, trzeba wybory wygrać, a żeby wybory wygrać, powinien być jak największy jeden blok. Najlepiej wspólna lista. Jeżeli nie wspólna lista, to przynajmniej blok tak duży, żeby był w stanie pokonać Prawo i Sprawiedliwość. Ale to też grają rolę nie tylko programy, ale także, jak tutaj komentatorzy słusznie zauważają, subwencje. Nie bardzo się opłaca startować na jednej liście. A ja nie wiem, czy ten argument przez ugrupowania opozycyjne jest tak mocno rozpatrywany, bo ja go w wewnętrznych rozmowach nie słyszałam, żeby on padał. Ja widziałam ten artykuł w Rzeczpospolitej wczorajszej, który dowodzi, że jeżeli opozycja się podzieli, to potem każdy dostanie trochę więcej kasy. Trochę więcej kasy. To nie są jakieś duże pieniądze, ale to przecież nie o pieniądze chodzi. To chodzi o to,
żeby zmienić Polskę po prostu. Jasne, tak, ale to są pieniądze przecież, ja myślę, że to pani nie są pieniądze, żeby iść na kawę, tylko żeby po prostu zmieniać Polskę. Znaczy, ja mam nadzieję przynajmniej, chociaż obserwuję po stronie rządowej trochę inne zachowania, że nikt nie idzie do wyborów dla pieniędzy przede wszystkim. I mam nadzieję, że tego typu argumenty nigdzie na opozycji nie padały i padać nie będą. Zresztą to jest takie dość ciężkie oskarżenie, tak, że jakby nie wygramy wyborów, nie jest oskarżenie. Bo nam się nie opłaca. Ja chcę zwrócić uwagę na inną rzecz. Być może rzeczywiście przy wspólnej liście opozycji demokratycznej, bo tutaj mówimy o wszystkich poza Konfederacją, są troszeczkę mniejsze limity na kampanię. I o tym możemy, o to się możemy spierać. Czy to jest korzystne? Bo tak to wszystkie bloki, czy wszystkie partie mają do wykorzystania jakiś tam limit, a w momencie, kiedy jest duża koalicja, to ten limit jest mniejszy. Ja najpierw będę pytać opozycję, a później... Ludzie władzy się do tego stosunkują. Marek Sawicki. Właściwie to pan dostanie baty, tak mówił Donald Tusk. No, problem polega... Znaczy, nie mówił, że Sawicki dostanie baty, no ale... Problem polega cała na tym, że ja już jestem tyle lat w polityce, że nawet zapowiedzi Donalda Tuska w sprawie batów się nie obawiam. Natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że w styczniu wydawało się, że kwestia jednej listy jest zakończona i że wszystkie środowiska opozycyjne prezentują własny program i robią kampanię. My z Polską 2050 uczyniliśmy ten pierwszy krok. Mamy wspólną listę spraw. Za chwilę, jestem przekonany, będzie porozumienie polityczne w zakresie także wspólnego startu do wyborów. Kiedy? A więc wykonaliśmy... Wczoraj słyszałem od Szymona Hołowni, że może być to 1 kwietnia. Ja bym raczej odradzał 1 kwietnia. Być może trzeci będzie lepszą datą. Ale chcę powiedzieć tak, że no my uczyniliśmy ten pierwszy krok, żeby na opozycji jedna lista była mniej. Żeby nie było 5 list, tylko żeby już być może zmierzać do 3 list. Więc jeśli Donald Tusk postanowił z powrotem wrócić z tym tematem i to w taki sposób buńczuczny, bo najpierw w niedzielę połajał część opozycji demokratycznej, a później podparł to, że tak powiem, szantażem obywatelskim w Gazecie Wyborczej. To nie jest dlaczego to, to pan nie jest... szantażem? Szantażem to sondaż to jest... był obywatelski. Tak, to sondaż był sondażem. To może i sondażem. Więc nie jest to sposób na uprawianie polityki i... Chcę wyraźnie podkreślić, jesteśmy w stanie usiąść, spierać się na programy, prezentować swoje programy. Nasz program własny, kont program mieszkaniowy w sondażu Rzeczpospolitej zajął 1 miejsce, 27%, kolejne już poniżej 25,2%, więc spierajmy się o programy. Natomiast ciągłe nawoływanie do tego, zróbmy jedną listę, wydaje mi się, że jest tylko po to, żeby znów nie prezentować programów, nie dyskutować o programach, a dzisiaj demokratyczna opozycja powinna ze sobą ustalić przynajmniej minimum programowe na rządzenie po wyborach. I na to jesteśmy, do tego jesteśmy gotowi, możemy usiąść i o tym rozmawiać. Natomiast wspólna lista pokazuje, że jeśli prowadzimy do duopolu politycznego PO-PiS, to budujemy Konfederację. I to nie jest celem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Mam nadzieję, że także ruchu Hołownia. Ale to nieprawda. Pan przewodniczący Robert Biedroń, Lewica zdecydowała już, że na pewno wspólnie pójdzie z ugrupowaniami innymi lewicowymi do wyborów, ale czy to już jest koniec, czy jeszcze rozważają państwo te opcję proponowaną przez Donalda Tuska? W każdym demokratycznym państwie opozycja musi się tak organizować, żeby doprowadzić do tego, żeby wygrać wybory nad tymi, którzy rządzą. To jest naturalny mechanizm i wydaje mi się, że podobny cel powinien przyświecać polskiej opozycji. Problem jest z tym, że oczywiście przyjmujemy różnego rodzaju strategie, według mnie w dobrej wierze, wszystkie ugrupowania. Dlatego dziwię się Donaldowi Tuskowi, kiedy on używa takich mocnych słów. Mówił, że on uprawia zawsze politykę miłości. Nagle chce batorzyć naszych kolegów. Ale chyba kolegów. Się nie mówi tak. Nie, ale to nie o tym było. No dobrze, ale ten język według mnie nie jest koncyliacyjny. Ja rozumiem, że Hania już nie wybrała chyba jednak, po której stronie będzie stała. Ale panie pośle, to nie Tusk chce batorzyć, no, tylko mówi, że wybatorzą wyborcy, no, jak tak, przegracie. Tak, tak. Ja apeluję o to najpierw do Donalda Tuska. My jako Lewica mówimy, musimy wybrać taki scenariusz, który doprowadzi do tego, że będzie jak największa reprezentacja opozycji w parlamencie. I zacznijmy o tym oczywiście rozmawiać. Ja tutaj w Trójce mogę powiedzieć, Donald, jeżeli chcesz rozmawiać,
to usiądźmy jako Lewica i Platforma i zacznijmy o tym rozmawiać na początek. Koledzy niech się tam układają w PSL-u i z Hołownią, niech tam współpracują i przyjdzie taki czas, kiedy być może w tym tango zatańczymy we czwórkę i jakoś te wybory wygramy. Tylko nie tędy droga, żeby tutaj dyscyplinować, tango żeby upokarzać, tango we czwórkę to można sobie nogi obrażać. Tam troszkę poprątać. Pani redaktor, ale da się, Zjednoczona Prawica jakoś się dogadała, żeby wygrać. Rządzą jak rządzą, pewnie dzisiaj będziemy o tym rozmawiać. Więc dzisiaj to jest zadanie przed opozycją, żeby o tym rozmawiać. Więc my jako Lewica mówimy, spotkajmy się Donald, porozmawiajmy o tym wszystkim, tylko że trzeba z drugiej strony tej dobrej woli. Podpiszmy porozumienie o jakimś minimum programowym. Przecież o tym w ogóle Donald Tusk nie chce z nami rozmawiać. Podpiszmy porozumienie o współrządzeniu, że umawiamy się, że będziemy rządzili i wtedy łatwiej będzie nam ułożyć tą jedną listę. To ja zapomniałam powiedzieć na początku. Chwileczkę, zapomniałam dodać, że oczywiście zapraszaliśmy przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej. No i wszystko wskazuje na to, że za tydzień będzie, a dzisiaj musimy się dzisiaj rządzić. Uwagę Robertowi. Problem polega na tym, że kiedy Donald Tusk zaprasza do wspólnej listy, to dla niego warunek jest jeden. Musi tam być Hołownia i Kosiniak-Kamysz. Jeśli jego nie ma, to on nie chce z Lewicą budować wspólnej listy. I ja tego stanowiska i tego podejścia nie rozumiem. My uczyniliśmy pierwszy krok na rzecz wspólnej listy spraw. To, co ty mówisz, zróbcie wy tak, bo gdzieś programowo coraz bliżej jesteście ze sobą, a potem zobaczymy. Dobrze, to teraz przedstawiciele władzy. Michał Wójcik, komu pan, to znaczy jakiemu wariantowi pan kibicuje? Co by było najbardziej korzystne dla Zjednoczonej Prawicy? Ja oczywiście nikomu źle nie życzę, natomiast chcę powiedzieć tak, że kiedy państwo tutaj wymienialiście się uwagami w opozycji, to zastanawiałem się, czy na przykład kawkę sobie nie wypić w tym czasie. I wypił pan wicek. No tak. W każdym razie powiem tak, szanowni państwo, jest kilka miesięcy do wyborów. Państwo rozmawiacie o tym, żeby spotkać się. Pan apeluje do Donalda Tuska. Spotkajmy się, ustalmy jakieś minimum programowe, za kilka miesięcy są wybory. I to jest najlepsza odpowiedź dla ludzi, którzy będą głosowali. Państwo nie macie ani pomysłu na to, jak zmieniać Polskę, jeżeli chcecie zmieniać. Nie macie wspólnej listy. Donald Tusk już się dawno pośliznął na tych różnych pomysłach dotyczących jednej listy, bo proszę zwrócić uwagę, początek był taki, że musi być jedna lista. I on tak przyjmował. Potem tak naprawdę straszył, że jeżeli nie będzie jednej listy, to... A dzisiaj co jest? Takie żebranie o tą jedną listę, tak? Jeździ, po Śląsku teraz jeździł moim kochanym i żebrał o to, żeby jedna lista była i teraz trzeba będzie jeździć. Solidarna będzie jeździła niedziela, poniedziałek najbliższa i odkłamywała tego kłamstwa różne, które on tam wypluł z siebie na Śląsku. Przepraszam, że tak mówię, ale naprawdę to nie jest człowiek, który ma wielkie serce do tego regionu. Więc nie będzie żadnej jednej listy. I ja to już mówiłem dawno, to jest melodramat, który się toczy od wielu lat. Nie będzie żadnej listy. Pan to wie, pan... Zobaczymy, a może będzie. I pani również, to nie będzie. Ja to pani mówię tutaj w tym programie, nie będzie żadnej jednej listy. Nie będziemy, ważne, żeby była kończy. Zjednoczona Prawica, żeby ten scenariusz był realizowany, bo chcemy dalej realizować nasz program wyborczy. Jeżeli ten scenariusz będzie realizowany, czyli Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, wygramy kolejne wybory. To jeszcze... Coraz bardziej zjednoczona. Proszę pana Solidarna ministra. Polska pracuje na Zjednoczonej Prawicy. Tak. Chciałam jeszcze pana zapytać o wypowiedź Sebastiana Kalety, pana ministra, który w jednym z wywiadów powiedział, my się przygotowujemy do osobnego startu. Proszę zwrócić uwagę, co powiedziałem. Powtórzę to, co powiedziałem 15 sekund temu. Pierwszy scenariusz to jest Zjednoczona Prawica. Można z tego się, panie pośle, śmiać, ale my 8 razy pod rząd wygraliśmy. I 9 prawdopodobnie będzie za kilka miesięcy. Jeżeli natomiast nie uda się tej jednej listy stworzyć, oczywiście, że jako formacja jesteśmy gotowi samodzielnie uczestniczyć. Natomiast mówię dla Polski, dla wyborców, myślę, że dla przyszłości naszego kraju, naszej ojczyzny, dobre by było, gdybyśmy razem startowali, wygrali kolejny raz. Czy Prawo i Sprawiedliwość już wie, z kim, z którymi formacjami pójdzie na jednej liście? Bo tutaj różne są ugrupowania takie niewielkie, które wspierają Prawo i Sprawiedliwość. I jeszcze nie wiadomo, czy pójdziecie razem, czy pójdziecie osobno. A co państwo by chcieli? Panie redaktor, przede wszystkim dla Polski najważniejsze jest, aby prawica była
zjednoczona na jednej liście i abyśmy wspólnie szli do określonego celu. A tym celem jest wygranie wyborów jesiennych i to nie ulega chyba żadnej dyskusji. Oczywiście w ramach tej koalicji, którą dziś nazywamy Zjednoczoną Prawicą, Solidarna Polska, inne pomniejsze formacje, pracujemy, działamy i realizujemy nasz wspólny program. A teraz konkretnie, panie ministrze. Panie redaktor, jestem przekonany, że tak, że pójdziemy wspólnie do tych wyborów. Czyli z Solidarną Polską, z Partią Republikańską. Może z jeszcze raz powtórzę. Jestem przekonany, że wspólnie pójdziemy do wyborów. No, ale właśnie te wybory wygramy. Tylko pani redaktor, ja bym chciał tylko odnieść się w dwóch zdaniach do tego, co tutaj było do tej pory mówione. Proszę zobaczyć. My dzisiaj mówimy, czy będzie jedna lista na opozycji, czy dwie, czy pewnie tych list będzie trzy. Opozycja cały czas się ze sobą dyskutuje, sprzecza, kłóci. Nie ma wspólnego programu, a my po prostu realizujemy program Prawa i Sprawiedliwości, realizujemy program Zjednoczonej Prawicy. Proszę zauważyć, co było... Ale momencie. Proszę zauważyć, co było... Już jest paktem senackim, pani redaktor. No, pakt senacki, porozumienia. Ja czy ktokolwiek z państwa zna szczegóły paktu senackiego, który... Ja znam, mogę panu opowiedzieć. No, panie ministrze, nie, proszę nie opowiadać. Mogę panu bardzo dużo opowiedzieć o pakcie senackim. Nie, bardzo proszę nie opowiadać o pakcie senackim. Ja wiem, że pan jest z zawodu dziennikarzem, ale proszę tutaj nie prowadzić tego programu, panie ministrze. Proszę odpowiedzieć, czy politycy z Koła Polskie Sprawy pójdą z wami? Czy politycy z Kukiz15 pójdą z wami? Pani redaktor, tworzymy listę do wyborów, która będzie listą prawicową, która będzie sobie skupiała szerokie środowisko prawicowe, bo to jest w interesie Rzeczypospolitej. W interesie Rzeczpospolitej, żeby realizować. My od szeregu lat wspólnie pracujemy z naszymi koalicjantami i jestem przekonany, że tak będzie w dalszym ciągu, również po wygranych wyborach w październiku. Pan minister Szrot ma teraz pełny obraz. I kto wygra te wybory? Jak pan tak słucha, to kto wygra te wybory? Wygra ten, komu naród powierzy mandat swojej decyzji. Ale czy pan prezydent już się przygotowuje na wariant B, czyli współrządzenia z partiami opozycyjnymi? Pan prezydent przede wszystkim kibicuje polskiej demokracji. Oczywiście uzna każdą decyzję polskich wyborców. Też trzeba pamiętać, że pan prezydent wygrał dwie kampanie pod określonym programem, ma własne poglądy, ma własne sumienie i będzie tę agendę swoją własną polityczną też realizował. Ale nie powie pan, że jest wszystko jedno panu prezydentowi, kto wygra wybory. Do tego zmierzam, pani redaktor. Mamy do czynienia teraz ze współpracą z rządem, który tworzy środowisko, z którego pan prezydent się wywodzi. W perspektywie jest jakaś ewentualność trudnej kohabitacji, ale pan prezydent jest przygotowany na wszystkie warianty. Przede wszystkim pan prezydent będzie mocno apelował przez całą kampanię wyborczą, aby Polacy, aby nasi współobywatele wzięli jak najszerszy udział w tych procedurach wyborczych, aby frekwencja była jak najszersza, bo to zawsze świadczy o jakości demokracji. Przed panem prezydentem też trudna decyzja o wskazaniu terminu wyborczego. A no właśnie, ten 15 października się pojawił. Taki ładny termin, taka ładna jesień, mówił marszałek Terlecki. Ale przypominam, w określonych granicach prawnych pan prezydent arbitralnie będzie wskazywał ten termin. I... Jasne, ale podoba się ten... Pan prezydent myślał już o terminie, podoba mu się ten 15 października, to jest dzień przed dniem od 2000. Ja to ostatnio... No i to jest święte Jadwigi, także... Ostatnio to analizowałem, pani redaktor. Od 2007 roku jest pewną tradycją i obyczajem, że wybory jesienne przypadają w październiku, ale to nie jest jakiś wymóg prawny. Pan prezydent, powtarzam, ma tutaj pewną swobodę w kształtowaniu tego terminu. Czyli może to być... Może to być jakikolwiek termin w granicach tych prawnych, które zdaje się od września do listopada przypadają. Ale w listopadzie to taka plucha. Bywały wybory jesienne i w listopadzie. Bywały. Proszę państwa, a tymczasem kampania, właściwie nieformalna kampania, tak zwana prekampania się rozkręca i są różne ciekawe tematy. Na przykład ostatnio pojawiło się za sprawą Donalda Tuska, przewodniczącego Donalda Tuska, babciowe. I to babciowe no jakoś chyba nie bardzo wzbudziło entuzjazm. Marek Sawicki uważa, że babciowe to już właściwie...
ktoś wymyślił dawniej. Nie no, polityka społeczna nie jest żadną nową rzeczą, nie jest nowym zjawiskiem. Ja przypomnę, że Kosiniak-Kamysz wprowadził ten roczny urlop macierzyński dla kobiet niepracujących, także dla mieszkanek i prowadzących zawód rolniczy, że też trzeba sobie powiedzieć, że wydłużenie tego urlopu macierzyńskiego do 52 tygodni. To była także jego jasna decyzja. Sprawa, panie natomiast, ministrze, natomiast, ale... Natomiast chcę powiedzieć tak. Kwestia babciowego, ona już została w 2019. Dobrze, powiemy słuchaczom i widzom, co to jest to babciowe. To by były pieniądze, które dostawałyby młode kobiety po powrocie z urlopu macierzyńskiego, żeby mogły opłacić czy to żłobek, czy to babcie, czy... Już w 2019 roku i w trakcie kampanii wyborczej, i w trakcie także później kadencji złożyliśmy projekt ustawy, w którym kobiety wracające do pracy, przynajmniej na pół etatu, powinny otrzymywać 1000 zł od państwa przez 3 lata właśnie na takie wsparcie. Niańka była przecież wprowadzona przez Kosiniaka, przez Prawo i Sprawiedliwość została wycofana, bo weszło 500+. Chcę powiedzieć tak, że kwestia tej pomocy dla kobiet wychowujących dzieci i wracających do pracy, to jest jeden z ważniejszych czynników prodemograficznych i trzeba go jak najwcześniej wprowadzić, najszybciej wprowadzić. To nie jest kwestia taka, że to ma zastąpić dzisiejsze 500+, to ma uzupełniać to wszystko, co jest dzisiaj w ramach polityki socjalnej. Ten 1000 zł kobiety, które... Bo przede wszystkim na co zwracamy uwagę? Zacznijmy w końcu promować aktywność zawodową, aktywność kobiet, aktywność rodzin mających dzieci, żeby nie pozostawały tylko z tymi dziećmi zamknięte w swoim domu i zajmowały się ich wychowaniem, tylko żeby jednocześnie oprócz tego 1000 czy 1500 babciowego, żeby również przeznaczyć większe środki na przedszkola, na żłobki, żeby rzeczywiście młodzi ludzie, a jasne, tych czyli do pracy podsumowując, nam brakuje... panie ministrze, pomysł nie jest zły, tylko to jest spór co do copyright, tak? Ja powiem szczerze, nawet nie mam o to pretensji, bo jeśli pan Donald Tusk powtarza, czy programy mieszkaniowe, czy programy chociażby związane z emeryturą wdowią, czy teraz kwestie babciowego, to dobrze, że w końcu mówi o programach, a nie tylko dyskutuje o tym, w jakiej formule startować. Michał Wójcik, państwo w Solidarnej Polsce troszkę się zdenerwowali, bo nawet briefing na ten temat... zwołali. To znaczy briefing dotyczył właśnie naszej wizyty na Śląsku, w województwie śląskim, ściślej rzecz biorąc. Natomiast... Ja wziąłem właśnie ten fragment dotyczący nie, on tej, był bardziej tej związany kwestii z proniemieckością Tuska niż z pobytem na Śląsku. Ja akurat słyszałam, słyszałam wątek dotyczący babciowego. A tak, bo takie pytanie otrzymaliśmy. Natomiast... No, powiem tak, Donald Tusk objeżdża województwo śląskie, bo ma te spotkania. No i ktoś mu doradził, wrzuć coś, Donald, będzie się o tym dyskutowało. No dyskutuje się, ale teraz proszę zwrócić uwagę. Polskie Stronnictwo Ludowe mówi, to jest nasz pomysł. My mówimy, to jest nasz. I to mało tego, to już funkcjonuje. Dlaczego? Część. No bo jest rodzinny kapitał opiekuńczy, 1000 zł, tak? Na tylko drugie, na drugie dziecko. Kolejne na dziecka. Drugie, a tak, ma być od pierwszego. Pełna zgoda, ale jest też 500+. I o czym pani również doskonale właściwie 300+ w tej chwili. Jest też 500+, jest i 300+. Nie. 300 to jest warte to 500 przez waszą inflację i rządzenie no kraju. To 1500 jest, było jest warte. 500 i 300. I o tym trzeba powiedzieć jasno, powiem nawet więcej. My wydaliśmy w ciągu tych lat, kiedy rządzimy, w te dwie ostatnie kadencje, prawie 250 miliardów złotych na programy socjalne. I my o tym musimy też powiedzieć, że to zupełnie zmieniło jakby obraz państwa na państwo takie opiekuńcze, państwo, które wspiera rodziny. Wiemy, że jest problem. I tu jest pełna zgoda, tak, że trzeba aktywizować kobiety i to jest rzecz oczywista. Natomiast no, trudno nie zauważyć, że jednak my te różne programy mamy. Natomiast jeżeli chodzi o Donalda Tuska, to ja odpowiadałem i powtórzę tutaj jeszcze raz. To jest zgodnie ze staropolskim, nikt ci tyle nie da, ile obieca Donald Tusk. Ale panie ministrze... I powiem więcej. Donalda Tuska on mówi, tu nie ma, pan go cały czas no, promuje, nie, nie wiem, ma na tutaj kontrakcie. Nie ma, na no kontrakcie, to ja zaczęłam, przepraszam, to ale ja, pan, to ja zaczęłam, takie pytanie było. No pytałam. Takie tak. pytanie było, bo ja tutaj przestrzegam, znaczy niektórym przypominam, a niektórych przestrzegam, którzy jeszcze Tuska dobrze nie znają, bo kiedy rządził, no to przecież wiemy jak było. No panie pośle, razem podnosiliście wiek emerytalny. 7 lat dla kobiet. Dzisiaj mówicie no dobrze, aktywizacji, a Zjednoczona Prawica, no, ale tak jest. No. Panie pośle, razem żeście obniżyli
rzekomo ten wiek emerytalny dla wszystkich kobiet, tylko nie dla rolników. Proszę. Rolnikom żeście podnieśli. Proszę panów ze Zjednoczonej Prawicy. Czy Zjednoczona Prawica, nie mówię, że w odpowiedzi na to, co się tutaj pojawia w tej tak zwanej prekampanii, też będzie miała podobne propozycje, które przebiją te, które się pojawiają? Jeszcze raz powtórzę, że my wydaliśmy, jeżeli chodzi o samo 500+, ponad 200 miliardów złotych do tej pory, a 250 miliardów biorąc pod uwagę wszystkie programy socjalne. Więc trudno nam zarzucić, że my nie mamy jakiejś wyjątkowej empatii w tym polu. Nie, pytam o co innego. Czy są możliwości, żeby jeszcze coś dodać? Są możliwości, jeśli będziemy propagować aktywność zawodową, bo wtedy można i temu z podatku, ten pomysł ze składek właśnie zrobić ten odpis na rzecz wychowania i kształcenia dzieci. Pani poseł, ten pomysł się podoba? To jest pomysł, który ma premiować aktywność zawodową kobiet. I zaraz powiem dlaczego. Lewica go krytykuje z uwagi na to, że lewica mówi, ważny jest dostęp do żłobków. I to też jest ważne. Ja uważam, że nie trzeba wybierać. To znaczy, jeżeli to babciowe, to świadczenie spotka się z dobrym poziomem usług publicznych dla dzieci, a żeby go zapewnić, to przypominam, 2 miliardy z KPO w tamtym roku na właśnie takie rozwiązania, jak budowa żłobków nam przepadły i to jest wina Prawa i Sprawiedliwości, niezałatwionych. Oczywiście. Ale pani poseł, ale już mogłyby się, ale przepraszam, już mogłyby się na zasadzie prefinansowania z funduszy rządowych. Ale KPO nie ma. Ale KPO nie ma. Ale KPO nie ma. Przecież my to realizujemy. Wszystko, co jest w ramach KPU, rząd realizuje. Bo zaraz będzie mnie... Do KPO przejdziemy, jeżeli będziemy mieć czas. Jeżeli przewodniczący Biedroń kontrował. Dobrze, dobrze. Ja tylko skończę, pani redaktor. Nie, zatracą. Zaraz mnie będzie pan przewodniczący Biedroń kontrował i może i słusznie, ale mam takie zdanie, że w momencie, kiedy będzie ten to dysponowalne 1500 zł i z drugiej strony będą dostarczone dobre usługi publiczne w postaci żłobków, opieki przedszkolnej, klubów i tak dalej, to rzeczywiście będziemy mieli system, który będzie działał. Proszę bardzo, zaproszenie do kontrowania jest. Bardzo. Proszę nie kontrować. Nie zamierzam kontrować, ale ja powiem państwu, w Parlamencie Europejskim jestem przewodniczącym Komisji Równouprawnienia i akurat tymi kwestiami się zajmujemy. Jest to program, który idzie kompletnie w poprzek politykom unijnym. Po pierwsze dlatego, że cele barcelońskie, polecam wszystkim państwu, zresztą polski rząd powinien wdrażać te cele, niestety nie radzi sobie od lat i nie tylko ten rząd, także rządy wcześniejsze sobie z tym nie radziły. Po pierwsze dlatego, że odchodzimy od takiego patriarchalnego, stereotypowego patrzenia na kobiety, to znaczy od tego, żeby kobiety pełniły funkcje opiekuńcze. Znaczy nie tylko kobiety mają zajmować, nie tylko kobiety mają się zajmować. Nieprawda. Nieprawda. Te pieniądze, no ale jak dwie różne? To pan popiera ten program, rozumiem? No ale naprawdę, no niech pan zejdzie na ziemię. To są naprawdę dwie różne rzeczy. No co, że pieniądze na kobiety, żeby zajmowały się dziećmi? Ale naprawdę, są naprawdę dwie różne rzeczy. No pani redaktor, ale to jest prawda. Na ojców też. Nie. Babciowe plus, żeby to babci się zajmowały. A babcia to też kobieta. Ale to jest niezrozumienie chyba tej propozycji, bo to również może być dziadek, może być... Nie, pani redaktor, żeby było jasne. Wczoraj w Chorzowie to dziadek też może być. Ja w obronie babci, ponieważ babcie też mają prawo do swojego prywatnego życia i nie można oczekiwać. I państwo nie powinno... To nie zmuszanie babci. Czy ja mogę skończyć? Proszę. Państwo nie powinno oczekiwać, że babcia będzie poświęcała swój czas. Państwo powinno tworzyć taką infrastrukturę, która doprowadzi do tego, że kobieta będzie mogła do żłobka, do przedszkola oddać to dziecko, żeby tam państwo te obowiązki realizowało. Takie są cele barcelońskie, na które między innymi polski rząd się zgodził. Pani redaktor, te pieniądze powinny być zainwestowane... Mogą być też na żłobek. Nie, pani redaktor. Pani redaktor, państwo powinno inwestować te pieniądze w budowę żłobków i przedszkoli. Dzisiaj 2/3 polskich gmin nie ma... W 2/3 polskich gmin nie ma dostępu do żłobków i przedszkoli. To powinno państwo robić, a nie oczekiwać, że babcia będzie pełniła znów funkcje opiekuńcze, bo są babcie, które chcą to robić i są babcie, które tego nie chcą robić. Ale nie rolą państwa jest oczekiwanie, że babcie będą pełniły takie funkcje. Koniec świata, o babcie się tutaj politycy pokłócili. W rodzinach tradycyjnych polskich, wielopokoleniowych,
Tego problemu nie było. Zawsze pokolenia sobie nawzajem pomagały. I naprawdę tę więź pokoleniową trzeba wzmacniać, a nie osłabiać. Dzisiaj sytuacja się zmieniła. I to, co my proponujemy, tak, dzisiaj babcie są o wiele zdrowsze, o wiele w lepszej kondycji. I chcą korzystać ze swojego życia. Żyją. Ma pan rację, ale jeśli jest możliwość wsparcia finansowego i babcia ma do wyboru, czy pomóc dzieciom i przy okazji jeszcze dodatkowe ma z tego pieniądze, to z pewnością wybierze pomoc dzieciom. A wie pan, jakie będą pieniądze? Panie, w przeliczeniu na... No, ja wiem, że dla pana są to pieniądze śmieszne. Nie, ale wie pan, jakie to są pieniądze? Chcę panu powiedzieć, no że dla kobiety na wsi... Buduje... Koalicja, panie Robercie, dla kobiety na wsi 1500 zł to są naprawdę duże pieniądze. Nie, ja bym chciał, żeby dla kobiety na wsi był żłobek i przedszkole. Czego nie zrobiła ani koalicja PO-PSL, ani Prawo i Sprawiedliwość. Więcej żłobków zbudowaliśmy niż Leszek Miller. Ale dlaczego każesz wybierać? Dzisiaj Polska jest na końcu, jeśli chodzi o żłobki i przedszkola w Unii Europejskiej. Panie redaktor, to bardzo interesujący przyczynek do dyskusji o jednej liście i ewentualnej przyszłej koalicji rządowej. Ale moim zdaniem to pokazuje właśnie, że może być to najgorętsze. Ale to bardzo jest ciekawe. Ale spór programowy, jak pan zauważył. Babcia w centrum kampanii wyborczej. Oczywiście, bo babcia jest najważniejsza. Babcia jest bardzo ważna. I ma prawo do swojego życia, a nie ciągłego opieki nad innymi. Marek Sawicki powiedział kluczową rzecz, pani redaktor. Babcia jest najważniejsza. Pamiętajmy o tym, bo to jest też głowa rodziny, często decydująca o wszystkim, co się w domu dzieje, o tym cieple domowym i tak dalej. Absolutnie racja. Ja wiem, że pan poseł Biedroń ze swoją orientacją na pewno tego nie zrozumie. Pani minister, pani może poprosić, żeby pan minister mnie przeprosił. To było nieładne. Dlaczego? To było nieładne. Panie minister, przepraszam, ale są pewne granice. To było nieładne, niepotrzebne i nie ma nic do rzeczy. Naprawdę, proszę mi tak skończyć moją myśl. Ale są pewne granice. Trudno, może ją przekroczyłem. Szanowni państwo, chciałbym zwrócić uwagę na jedną kwestię. Naprawdę. Chciałem zwrócić uwagę na jedną kwestię. Pani redaktor, my dzisiaj, pani może poprosić, my dzisiaj rozmawiamy o kluczowych rzeczach dla przyszłości Polski, dla przyszłości również rozwoju młodego pokolenia. To są rzeczy, które są dzisiaj dla nas strategiczne, dla nas wszystkich, niezależnie od poglądów politycznych. Wkłaczacie kobiety ale w rolę inkubatora, do tego doprowadziliście z prawem aborcyjnym. No, ale proszę mi dać Panie, to wam się wszystko podoba. Panie pośle, bo wy sobie będziecie pan lepiej powie, ile pan jak był prezydentem Słupska wybudował tych żłobków, tych przedszkoli. Niech pan opowie. Dokładnie budowałem przedszkola. Moja ekipa techniczna, czy można tych panów wyłączyć? Czym? O, panowie są wyłączeni, teraz będzie mówił Paweł. Proszę, proszę, wyłączyć. Wojciecha Skurkiewicza włączamy na 30 sekund teraz, proszę bardzo. Państwo słuchacze i telewidzowie widzicie. Opozycja się kłóci, opozycja się wspiera, opozycja walczy. A polski rząd pracuje, polski rząd realizuje wszystkie programy, które są na rzecz Rzeczpospolitej. Do żłobków. 250 miliardów złotych, które przekazaliśmy na programy społeczne, Polska programy socjalne. Są pieniądze z KPO. Minęło 30 sekund. Teraz minister Paweł Szrot. Tak, pani redaktor. Więc ja powiem tak, pan prezydent jest politykiem konserwatywnym, ja jako jego współpracownik również. I trudno, żeby opinia pana prezydenta nie była skierowana na, żeby działania wręcz pana prezydenta nie były skierowane na wspieranie wielopokoleniowej rodziny, również w zakresie opieki nad dzieckiem. Jeśli będzie taki projekt przegłosowany, czy to w tej, czy w następnej kadencji, pan prezydent na pewno z uwagą mu się przyjrzy. To jest kwestia do dyskusji, czy te rozwiązania należy wprowadzać, czy one są już konsumowane w obecnym systemie opieki społecznej. Ja tylko mogę, jako świeży tata, mogę podkreślić tutaj rolę babci i złożyć wyrazy szacunku wszystkim babciom, w tym osobistej babci mojej Ewuni. Mamo, dziękuję za opiekę nad córeczką. Ale cieszę się, że sprawy społeczne są tematem prekampanii. Mam nadzieję, że też będą tematem kampanii, bo one są ważniejsze niż czasem kłótnie o pietruszkę. Czyli opozycja ma jednak jakieś problemy. Pietruszka też proszę... jest ważna, bo jest bardzo droga, choć co niektórzy politycy mówią. Proszę państwa. Ale rząd pracuje. Proszę państwa. Ostatnio słuchaj, że nie tylko mamy problem z pieniędzmi z KPO, ale również pieniądze z Funduszu Spójności nie są pewne, choć premier Mateusz Morawiecki mówi, że nie ma takiego problemu, ale komisarz do spraw spójności uważa, że no, może być problem. I tutaj pytanie, czy sprawę jakoś posunęłoby do przodu orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Sądu Najwyższego, bo na razie słyszymy, tak było do
początku ubiegłego tygodnia, że nie było jeszcze, że strony nie złożyła nawet swoich opinii. I termin właśnie minął w poniedziałek, a nie ma opinii ani kancelarii premiera w tej sprawie. Jest. Tak? Takie mam wrażenie. Tak? Nie. Jest? Nie ma? Ja nie słyszałem, żeby było. Nie ma. Moim gościem w ubiegłym tygodniu był Szymon Szynkowski-Welsenk i zapowiadał złożenie takiej opinii, ale nie wiem, czy ona wpłynęła. Opieram się na informacjach medialnych. Nie ma też opinii prokuratora generalnego i nie ma też opinii Sejmu. Czy gdyby ta sprawa została, wreszcie znalazła rozstrzygnięcie, to byłoby łatwiej rozmawiać o tych sprawach, łatwiej byłoby się przekonać, jak jest, składać te kolejne wnioski? To może zacznijmy od pana ministra teraz. Wszystko wskazuje na to, że apel pana prezydenta, mocny apel o szybkie zajęcie się przez Trybunał Konstytucyjny tą konkretną sprawą ciągle obowiązuje. Zarówno jeśli chodzi o sytuację wewnętrzną w Trybunale, a pan prezydent wezwał Trybunał do, cytuję, odkłócenia się i mimo, że pierwsze kroki zaobserwowano, to finału pomyślnego tego procesu na horyzoncie ciągle nie widać. Zarówno jeśli chodzi o te obowiązki, które spoczywają na innych stronach tego postępowania, czyli prezesie Rady Ministrów, prokuratorze generalnym. Ta sprawa powinna być szybko rozpatrzona, bo jest najpoważniejszą sprawą, którą w ostatnim czasie skierowano do Trybunału, może w ogóle najpoważniejszą w ostatnich latach. Powinien się o nią niezwłocznie zająć, nie zwracając uwagi na te spory ani w jego gronie, a te wszystkie instytucje, które winne są swoje opinie, powinny też niezwłocznie je Trybunałowi. Będą te pieniądze, czy nie będą? Michał Wójcik, jak pan myśli? Kilka wątków, pani redaktor. Ale nie dużo, bo nie mamy bardzo dużo króciutko. Czasu. To ja wszystko proszę. W minucie. Tak dużo popsuli, to nie wytłumaczę. Dlaczego wszystkiego fundusze minut. Spójności miały być zagrożone, środki z funduszu spójności? Ja tego nie rozumiem za bardzo, bo co miałby być powodem tego? Karta praw podstawowych, ale jest protokół także brytyjski. O tym on również nie dotyczy tych spraw. Jakżeż nie? Ale przecież był również podpisany przez ale nas. Ale on nie dotyczy tych spraw. Nigdy nie było problemu z tymi środkami. Nagle, na kilka miesięcy przed wyborami, wychodzi pani komisarz i mówi, że no, będzie tam, jest pewien problem, tak? No jest karta praw podstawowych, no to są różne wartości i tak dalej. U nas nigdy z tym nie było, panie pośle, problemu. No teraz nigdy są. Z tym nie mieliśmy problemu. I chcę powiedzieć oczywiście, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest kluczowe, no bo jak orzeknie Trybunał, tak zdecyduje, będzie musiał właściwie zrobić pan prezydent, oczywiście. Bo taka jest procedura. Święte słowa. Natomiast my nie mamy wpływu na to, jakie są terminy procedowania w Trybunale Konstytucyjnym. To my na to nie mamy żadnego wpływu. Czy pieniądze będą? Ja uważam, że to jest niestety natura polityczna tego problemu. Tu nie chodzi o kwestię praworządności. Tu nie chodzi o sądy, tu nie chodzi o inne sprawy, tu chodzi o politykę. Nie. Pani von der Leyen, przyjaciółka, przepraszam panie pośle, jeszcze raz tu wymienię Donalda Tuska, przyjaciółka Donalda Tuska powiedziała, chciałabym cię widzieć w fotelu premiera. Więc to jest natura polityczna i dlatego wy zrobiliście kawał złej roboty w Parlamencie Europejskim. Staliście za wieloma rezolucjami, przeciwko Polakom tak naprawdę. My dzisiaj mówimy, że wy mówicie, że my blokujemy środki. Nie, wy uwiarygodniliście tych, którzy atakowali Polskę, Polaków. Donald Tusk z kolei jest zadowolony, bo nie ma tych środków, a jeździ po różnych miejscowościach i opowiada, że to my przyblokowaliśmy. To jest dobrze. Nieprawda. Miałeś minutę, to było więcej niż minuta, Marek Sawicki. Problem jest zupełnie gdzie indziej. Problemem jest pan premier Morawiecki, o którym wy jako Solidarna Polska często mówicie. Bo kartę praw podstawowych w dokumentach złożonych do Brukseli wpisał premier Morawiecki, a minister do spraw funduszy napisał, że niestety ona jest w Polsce niewypełniana. Dwa. Waszej opinii prokuratora, ministra sprawiedliwości do projektu pana prezydenckiego, do wniosku pana prezydenckiego jeszcze w Trybunale nie ma. Więc to jest kolejny element. I teraz trzeba sobie jasno powiedzieć, że to nie kto inny, a Solidarna Polska w tej chwili blokuje dostęp do środków Krajowego Planu Odbudowy. W jaki sposób, panie pośle? Ano w taki sposób, że najpierw mówicie, że pan premier federalizuje Unię Europejską na poziomie i prawnym, i fiskalnym. Popieracie tego premiera, a później buntujecie się i nie realizujecie jego zobowiązań, które on złożył i podpisał. Więc dopóki tych zobowiązań nie zrealizujemy... Dobrze, nie, to teraz jak to widzi Wojciech Skurkiewicz. I teraz to orzeczenie Trybunału jest konieczne, żeby w ogóle ten proces odblokowania środków uruchomić. Bo Karta Praw Podstawowych nie została wymyślona przez kogokolwiek, tylko wpisana w dokumencie pana premiera Mateusza Morawieckiego tam w Brukseli złożonym. Więc skoro do czegoś się zobowiązujemy,
to mamy prawny obowiązek to realizować. I tu nie kwestia chcieństwa prezesa Kaczyńskiego, tylko kwestia realizacji zobowiązań prawnych jest na pierwszym miejscu. Nie wiem, kto teraz, czy Wojciech Skurkiewicz, czy Hanna Gill-Piątek? Na jedną kwestię. Tak? Ubiegły rok, czerwiec, wizyta Ursuli von der Leyen w Polsce. Informacja, że nie ma żadnych przeciwwskazań, aby środki unijne zostały uruchomione, aby KPO zostało uruchomione. Powrót z powrotem do Brukseli i to między innymi posłowie z Europejskiej Partii Ludowej. No tak, ale jesteśmy już na następnym etapie i teraz musimy myśleć, co teraz. Nie, panie pośle, zmiany w ustawie wprowadzone przez Solidarną Polskę. W tej formacji pan poseł Biedroń. Oczywiście przywołali do porządku. Nie jesteście socjalistą. Ma pan na to jakieś dowody? Więc pan dzisiaj kłamie. Pan się nie wstydzi? Rozumiem, że pan się powołuje na jakieś wartości, a pan przez cały program kłamie, obraża. Po co pan to robi? Gdzie to jest koalicja, która rządzi w Parlamencie Europejskim. Która decyduje... Została powołana do porządku. Dlaczego panie, takie słowa mówiła w Warszawie? Ale co teraz, bo ja wiem... Pani redaktor, będzie tak, że ci politycy opozycji, którzy chodzą, jeżdżą, skarżą, szorują te bruki brukselskie, zrobią wszystko, żeby Polacy do wyborów parlamentarnych nie otrzymali środków z Unii Europejskiej. Bo to jest w ich... irracjonalnie pojętym interesie, bo myślą, że jeżeli Polacy nie dostaną tych środków finansowych przed wyborami parlamentarnymi, to Prawo i Sprawiedliwość nie wygra wyborów. Czyli właśnie już nie ma po co się starać, nie ma po co składać wniosków, bo tak, tak wiele mówicie o KPO. Wszystkie projekty, które są realizowane w ramach KPO są dzisiaj realizowane na zasadzie prefinansowania z budżetu państwa i one są wdrażane w życie. I w momencie, kiedy zostanie uruchomione KPO, wtedy te pieniądze zostaną zwrócone do budżetu państwa. Z budżetu państwa wtedy będzie refinansowanie. Naprawdę, posłuchajcie pana prezydenta. Pan prezydent jasno oświadczył, panie ministrze, że zmiany wprowadzone przez Solidarną Polskę w ustawie o Sądzie Najwyższym zablokowały przyjęcie tych praw. Ja uprzejmie państwa proszę. One mówią wprost, nie dostaną pieniędzy, póki rządzi PiS. Panie ministrze, ja wiem, że nie wszystkim się to podoba, że ja tu jestem i jednak staram się sterować ruchem, ale proszę to uszanować. Absolutnie. I nie mówić jednocześnie, bo ja mam tutaj tak zwaną zwrotną i to jest dlatego po prostu ja jeden wielki hałas. Tak, pan prosił, ale ja wcześniej prosiłam Roberta Biedronia o dwa zdania i pana też za chwilę poproszę. Ja dobrze, pani również, proszę bardzo. Szanowni państwo, pani redaktor, obowiązkiem rządzących jest zarówno utrzymać praworządność w kraju, jak i dowieść te pieniądze. To jest pierwszy rząd, który ma problemy z praworządnością, wobec którego zostały wszczęta procedura z artykułu 7 dotycząca nieprzestrzegania reguły praworządności, jak i pierwszy rząd historii Polski od obecności naszej w Unii Europejskiej przez 19 lat, który pieniędzy unijnych nie dowiózł. Takie są fakty. I można oczywiście obrażać opozycję, można kłamać, manipulować, tylko że to nie opozycja je rządzi, to nie opozycja ma moc sprawczą dogadywania się, to rząd ma swojego premiera w Radzie Europejskiej, to rząd ma swojego komisarza w Komisji Europejskiej, to ta władza ma największą delegację narodową w Parlamencie Europejskim, ma możliwości, żeby tego typu rzeczy po prostu do Polski dowozić. Jak nie dowozi, to jest to wina rządzących i możemy się tutaj oczywiście, ja mogę obrażać pana ministra tak jak on to robi wobec mnie, ja mogę tutaj się przekrzykiwać, ale w każdym państwie członkowskim tak to funkcjonuje. W Polsce oczywiście jest to postawione na głowie, dlatego że ten rząd zarówno praworządności nie chce przestrzegać, jak i wobec pieniędzy unijnych mówił to, co mówił. Przecież i pani redaktor, i państwo jesteście w stanie podać wiele przykładów wypowiedzi polityków koalicji rządzącej, którzy nazywali flagę unijną szmatą. Mówili, że jest to wyimaginowana wspólnota. Tak, dawno temu. Posłanka, posłanka teraz. No ale wyimaginowana wspólnota, okupant brukselski. Te słowa, to podejście do Unii Europejskiej dzisiaj tym skutkuje. Jeżeli się nie przestrzega karty praw podstawowych, pan minister mówi, no ale na to się umówił polski rząd. To nie jest coś, co Bruksela narzuca Polsce, tylko to polski rząd, ten Zjednoczonej Prawicy umówił się na to, że karta praw podstawowych, jeśli chodzi o Fundusz Spójności, będzie przestrzegana. Więc jak pani komisarz mówi, nie jest przestrzegana, to nie obrażajcie się na nią, tylko usiądźcie... Minister Buda powiedział, że nie jest przestrzegana. No tak, pan minister Buda to powiedział między innymi. Dobrze, teraz... Bardzo
Przepraszam, panie ministrze, bo ja już... Prosiłem. Tak, pani też, ale Wojciech Skurkiewicz, proszę bardzo. Nie, Boże, Paweł Szrot, nie, nie. Bo mojego nazwiska się nie da przekręcić ani pomylić, nie, tak myślałem. Pan minister Sawicki wywołał pewien temat, do którego chciałbym się odnieść. I tutaj, owszem, pan prezydent wielokrotnie mówił, że poprawki do jego ustawy zgłoszone w Sejmie dały niepotrzebny pretekst do podważenia tego kompromisu, który de facto był już zawarty i niewypłacenia tych środków. Owszem, panie ministrze, ale też muszę się z panem zgodzić bardzo uczciwie. Komisja Europejska się składa z polityków. Oni mają, i inne instytucje europejskie też się w tych polityków składają. One mają agendę polityczną i w tej agendzie zwycięstwo Zjednoczonej Prawicy nie jest faktem neutralnym. No, przecież macie swojego komisarza. Hanna Gill-Piątek teraz. No, ta ożywiona i pełna manipulacji dyskusja pokazuje niezbicie, jak wygląda tak naprawdę ta spójność obozu Zjednoczonej Prawicy. Ona w ogóle nie wygląda. To znaczy państwo sobie po prostu podkładacie nogi i ten gorący kartofel, którym jest ustawa o Sądzie Najwyższym, który jest warunkiem do odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy, ale też, jak się okazuje, ma dalsze konsekwencje dla o wiele większych funduszy, z Funduszy Spójności. Ta ustawa jest dla was gorącym kartoflem, który w tej chwili został wrzucony do Trybunału Konstytucyjnego. I wy mówicie, rączki są tutaj. My nie mamy wpływu na Trybunał Konstytucyjny. Podczas kiedy wiadomo dokładnie, że Trybunał Konstytucyjny jest upolityczniony do samego dna, że 6 buntowników z Bogdanem Siączkowskim na czele jest przypisanych jakby politycznie do Solidarnej Polski, że bez nich nie będzie składu orzekającego, tak, który tę sprawę tam pociągnie. Czyli de facto Solidarna Polska, nie dość, że przez ambicje pana ministra Ziobro rozwaliła praworządność w Polsce. Nie dość, że rząd Prawa i Sprawiedliwości musiał później jeździć do Europy i próbować po tym sprzątać. Nie dość, że próbowaliście wrzucić ten gorący kartofel do ogródka opozycji, robiąc tę ustawę o Sądzie Najwyższym w taki sposób, żebyśmy musieli wybierać pomiędzy praworządnością a środkami europejskimi. My się nie daliśmy w tę pułapkę wpuścić i na szczęście. To teraz, w tej chwili, przepychacie się między sobą, czy to jest wina. A wina tego, że nie ma w Polsce środków z KPO i środków europejskich, które przypomnę są o wiele większe, bo pieniądze z Funduszu Spójności to jest chodnik w Poświętnym, to jest szkoła w Koluszkach, to jest pociąg do Łodzi dla dzieci, które jeżdżą, tak? Czyli to są te codzienne środki unijne w o wiele większej wysokości niż Krajowy Fundusz Odbudowy. No tak, ale one nie są wstrzymane, tylko nie wiadomo, jak będzie wyglądało końcowe rozliczenie. Ta wina pani redaktor na Solidarnej Polsce. Przede wszystkim na ministrze Ziobro, naszym najdroższym ministrze, gdzie Polska 2 miliardy karów unijnych. Nie, no, przepraszam. No. Pani redaktor. Dobrze, ale otóż, bardzo krótko, bardzo proszę się krótko. Odnieść i po już pierwsze, sędzia Bogdan Święczkowski nigdy nie był, nie jest członkiem żadnej partii politycznej. To jest pierwsza rzecz. Druga dyskusja dotycząca ustawy o Sądzie Najwyższym. Tak jak klasy państwowe też nie są. To jest dyskusja o dokumencie, który nie powstawał w resorcie sprawiedliwości. Proszę pamiętać o tym. W 2017 roku, ale nie przerywałem. W 2017 roku my przygotowaliśmy ustawę, propozycję. Ona została zawetowana. Dzisiaj nie było problemu w Sądzie Najwyższym. Ale jest. No, jest ustawa, jaka jest. Unia Europejska, Komisja Europejska zgłasza zastrzeżenia. To nie jest nasz dokument. Natomiast poprawki rzeczywiście, my głosowaliśmy przeciw generalnie. No przecież to jest oczywiste. Ze względu na prerogatywy prezydenckie, które uważamy, że w tej ustawie są naruszone. Wy się prezydentem natomiast nie zgłosiliśmy jedną poprawkę, ona była ustalona. Europejskie. Ale nie kłóćmy się o to, bo tu jak nie ma przepychanki, pani poseł, między Zjednoczoną Prawicą. Oczywiście. I tu chodzi o to, co powiedziałem kilka minut temu. To opozycja, to pan, panie pośle, razem z koleżankami, z kolegami, wy byliście za rezolucjami tymi, żeby atakować Polskę, Polaków. To wy byliście. Ale nie, żadna opozycja w Europie tego nie zrobiła. Proszę państwa, nie słychać. Przyjaciółka Donalda Tuska blokuje. No, o czym rozmawiamy? No. Czwarty raz go wymieniają. Panie ministrze, w Izraelu, jak na Netanyahu chce łamać prawo w zakresie Sądu Najwyższego, to prokuratura generalna oskarżyła Netanyahu. Ja czekam, kiedy Ziobro oskarży. Wewnętrzne sprawy Izraela właśnie. Teraz chciałabym, żeby nie było takiego, że wszystko źle. Panie ministrze, zakończył się 2-dniowy szczyt Unii Europejskiej i tam no, dostaliśmy jakieś pieniądze i cieszymy się z pieniędzy, które na pewno dostajemy. To są pieniądze z tytułu tego, że pomagamy Ukrainie, około 1 miliard złotych, a poza tym jeszcze były ważne ustalenia dotyczące amunicji.
Znaczy to, mówimy o tej kwocie 300 milionów euro, która ma być w pierwszej kolejności przeznaczona. Cały budżet. Ale w sumie to jest będzie miliard. Miliard euro, który ma być realizowany między innymi na programy amunicyjne na rzecz Ukrainy. To jest bardzo ważna deklaracja i decyzja na szczycie, bo zdajemy sobie sprawę, że każdego dnia Ukraina potrzebuje tysięcy pocisków, tysięcy sztuk, które są używane przez też nowoczesny sprzęt, który dziś jest dostępny i w rękach armii ukraińskiej. Szanowni Państwo, cieszy fakt, że jest ta deklaracja. Cieszy fakt również, że te mechanizmy, one bardzo powolutku, ale są uruchamiane, jeżeli chodzi o wspieranie państw, które dokonują szeregu donacji na rzecz Ukrainy. My liczymy, również zapisaliśmy to między innymi w założeniach finansowych tego funduszu wsparcia, który jest między innymi zasila budżet wojskowy, modernizacyjny, że to będzie kwota w tym roku około 370 milionów złotych, które dodatkowo otrzymamy. W każdym razie no, jest pierwszy krok. Ja mam nadzieję, że kolejne kraje będą się włączały w te różnego rodzaju koalicje, czy czołgowe, czy płatowców przekazywanych dla Ukrainy. Ukraina walczy, musimy ją jak najmocniej wspierać w tych działaniach, które podejmuje i które no, broni swojego terytorium. I mam nadzieję, że wkrótce zwycięsko wyjdzie z tej wojny. Czas naszej audycji dobiega końca. Chciałam zapytać jeszcze bardzo króciutko o wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego w Heidelbergu, bo tam była inna propozycja, taka właściwie kontrpropozycja do wystąpień kanclerza Scholza wcześniejszego w Pradze, czy na Sorbonie prezydenta Macrona na temat wizji Europy. Czy to jest tak, że polskie władze się łudzą, że nasz głos jest w tej sprawie bardziej słyszalny, chociażby z powodu naszej roli i naszego położenia koło Ukrainy? Czy rzeczywiście tak jest? Przypomnijmy, że jeszcze było bardzo dużo wizyt w ostatnim czasie. Pytanie, pani redaktor, na ile ta wizja pana premiera jest wizją wiarygodną w jego ustach? Bo jeśli pan premier godzi się na federalizację fiskalną Unii Europejskiej, wspólne kredyty, wspólny budżet, współodpowiedzialność finansowa, połączenie wypłat z praworządnością i mówi, że jest przeciwko federalizacji, a na poziomie fiskalnym powiedział tak dla federalizacji, a teraz mówi, chcemy budować Europę ojczyzn. No to przepraszam bardzo. Najpierw doprowadził do federalizacji fiskalnej, dobrze, a teraz mówi zawracamy. Tylko jedna osoba w imieniu opozycji, Europę, bo już ojczyzn kończymy. To... Dlaczego ja muszę dobrze wybierać? Czy się czuję Europejką czy Polką? Dlaczego pan premier stawia mi taki to wybory? Jak niskie znaczenie, niestety miało znaczenie premiera Morawieckiego, to wystąpienie w Heidelbergu pokazuje, że ono nie było komentowane w mediach międzynarodowych. Było. Ja czytam w kilku językach, sprawdziłem to. To proszę sprawdzić. Niestety nie był. Prasa nie pisała o tym wystąpieniu i ta wizja mniej Europy w Europie pokazuje gdzie dzisiaj jest Polska. Niestety, muszę brutalnie przerwać. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego. Panowie sobie podadzą ręce. Zróbcie to dla mnie. Proszę. Robert Biedroń i Wojciech Skurkiewicz, Hanna Gil-Piątek, Paweł Szrot, Marek Sawicki, Michał Wójcik, Beata Michniewicz. Do zobaczenia, do usłyszenia.